Bóg powiedział do proroka Izajasza tak: spustoszę góry i pagórki i wyzuszę wszystką ich zieleń. Przemienię rzeki w suchą ziemię, a bagna osuszę. I poprowadzę ślepych drogą, której nie znają. Ścieżkami im nieznanymi ich powiążę. Ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Oto rzeczy, których dokonam i nie zaniedbam ich. To jest obietnica Boża. Obietnica, która dziwnie brzmi. Bo pierwsza część tej obietnicy jest o tym, że on coś zniszczy, aby powstało coś żywego i prawdziwego. On powiedział: ja wysuszę rzeki. Ja doprowadzę do tego, że wszelka zieleń uschnie. A dopiero wtedy poprowadzę ślepych drogą, której nie znano. Ciemność przed nimi obrócę w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Wielu ludzi nie zgadza się z taką formą działania Boga. Wielu ludzi uważa, że gdy przychodzą do Boga, to ich życie ma być natychmiast życiem pionowego stanu. Oni nie rozumieją, żeby wystartować, trzeba się pozbyć wszystkich rzeczy, które przeszkadzają w tym starcie. I dlatego on mówi: ja najpierw zlikwiduję w twoim życiu wszystko, co przeszkadza. Czy ty się na to zgadzasz? Że ty w to wchodzisz. I wielu ludzi w to nie chce wejść. Nie rozumiejąc, że to jest absolutnie konieczne. To jest konieczne. Konieczne jest, aby spustoszyć góry i pagórki i wysuszyć wszystką ich zieleń, przemienić rzeki w suchą ziemię, a bagna osuszyć. To jest konieczne. Konieczne do tego, aby potem ciemność była obracana w jasność, a miejsca nierówne w równinę. Czy to się nie opłaca? To się opłaca. Ludzie chcą natychmiastowego sukcesu. Tak jesteśmy nauczeni przez to społeczeństwo, w którym żyjemy. Ale żeby mieć sukces, trwały sukces, trzeba pozbyć się rzeczy, które przeszkadzają w utrzymaniu tego sukcesu później. Dlatego, żeby zacząć coś robić, trzeba sobie przygotować najpierw miejsce pracy. I Duch Święty, żeby mógł zacząć coś robić w życiu człowieka, musi przygotować sobie miejsce pracy. A to miejsce pracy przygotowuje w ten sposób, że eliminuje różne rzeczy. Ale człowiek wtedy zaczyna krzyczeć: nie! Nie odbieraj mi tego! Przecież przyszedłem do ciebie! Powiedziałeś, że będziesz mi błogosławił! A straciłem to i tamto! Jest podniesiony krzyk. Jeżeli krzyczałeś tak w życiu, a może krzyczysz, a może nie zgadzasz się cały czas z czymś, co usycha, to chcę, żebyś przyjął Bożą obietnicę, proroczą obietnicę, że jeżeli dzisiaj coś w twoim życiu usycha, to jedynym powodem tego jest to, aby przygotować drogę do tego, aby tam się pojawił Boży sukces. Tylko dlatego usycha. Tylko dlatego coś więdnie, aby nowa rzecz mogła wyrosnąć. Nowa rzecz. Lepsza, potężniejsza, większa. Nie bój się, że coś usycha. Powiedz dzisiaj, jak będziesz uwielbiał Boga: Boże, nie będę się bał, że coś usycha w moim życiu, że jakaś zieleń, która była dla mnie ważna, więdnie teraz. Boże, zgadzam się na to. Masz moją zgodę, Święty Duchu. Daj mu zgodę. On potrzebuje twojej zgody. Bo jeśli nie zlikwiduje tego, co do tej pory w twoim życiu kwitnie, to nie będzie mógł spowodować, że zakwitną rzeczy większe.
potężniejsze. Rozumiesz? Dlatego tak wielu chrześcijan patrzy na swoje małe dwa, trzy kwiatki, nie rozumiejąc, że całe potężne ogrody są dla nich do zagospodarowania. Ogrody. Nie bój się stracić paru kwiatków. Nie bój się stracić trochę trawy. Nie bój się stracić trochę wody. Powiedz, zgadzam się na to, Święty Duchu. I nie będę się cofał. I nie będę krzyczał. Hata wa hata sebere lete. Do pokoto jorororo wa hata na nabaca. Eko to jorororo wa hata na se. Podnieś głos do niego. Do twojego Boga. Szaka to roko to foto to no te. Aleluja. Wywyższamy Cię, Święty Duchu. Aleluja. Wywyższamy Cię, Jezus. Dałeś mi życie, swe, po prostu myślę.
aby nie leczyć miejsc bezpłodnych. Amen. To, co jest bezpłodne, czyli to, co nie przynosi owocu, nie leczymy tego. Po prostu to eliminujemy. Amen. I po takim czasie, kiedy już chodzimy z Bogiem, ewidentnie każdy z nas widzi, czy owocuje w tym, co uznał, że to jest od Boga, czy nie owocuje. Jeśli nie owocujesz, to przeklinij to bezpłodne miejsce. Nie lecz go i nie nazywaj go przyzwoleniem. Przeklnij to miejsce, wstrzymaj jego rozwój i weź od Boga to, co Bóg ma dla ciebie. Amen. To, co jest od Boga dla ciebie, jest zgodne z Tobą. Będziesz w tej dziedzinie owocował, to jest raz, Amen. A dwa, rozpozna to na bank Kościół. Amen. To są dwie bardzo ważne rzeczy. Kościół na bank to rozpozna. Nikt ci nie będzie musiał robić tak zwanej sztucznej publiki. Kościół rozpozna twoje osobiste namaszczenie. Amen. Amen. Hashem the Lord. Halleluja. Wywyższajcie. Święty. Módl się. Hashem the Lord. Hashem the Lord. Ty widzisz nas.
Ale wedle Bożych prawidłów.
nie tak jak ty uważasz, ale tak jak Bóg to zaplanował. Kiedy robimy rzeczy tak, jak to Bóg zaplanował, nie ma takiej opcji, że nie będziemy doświadczali życia. Ale kiedy będziemy wprowadzali do naszego życia własne prawa, to nie będzie nam się wiodło i będziemy do tego dorabiali zupełnie inną interpretację. Rozumiecie? To nie o to chodzi. Działajmy tak, jak Bóg powiedział. Działajmy tak, jak On powiedział. A wtedy będziesz doświadczał życia. Porzuć dzisiaj własne prawa. Jakkolwiek one dobrze wyglądają. Jakkolwiek są fajne, może nawet są ładne, fajnie je ubrałeś, ale niestety nie doświadczasz życia. Podważ się dzisiaj, powiedz, nie chcę już działać wedle własnych prawideł. Nie chcę mieć własnego planu na swoje życie. Chcę działać tak, jak ty powiedziałeś. Amen. Posłuchajcie, przyjaciele. Bóg, tak jak powiedziała Agata, daje swoje wytyczne. Amen. Bóg nigdy nie zostawia człowieka bez wytycznych. Nigdy. Posłuchajcie. Jakub, syn Izaaka, był człowiekiem, który poszedł w służbę do swojego wuja Labana, i był przez tego wuja zniewolony finansowo. Laban wykorzystywał jego umiejętności i zdolności. Przez kilka lat to robił. Jakub wołał do Boga i Bóg dał mu projekt. Projekt. Nie powiedział do niego, wszystko będzie dobrze, Jakubie. Uda ci się, Jakubie. Jesteś zwycięzcą, Jakubie. Nie, to jest za mało. Dał mu projekt. Jakub pasł trzody Labana. I powiedział do Labana taką rzecz. Obejdę dzisiaj wszystkie trzody twoje i oddzielę z nich wszystkie jagnięta centkowane i łaciate. I wszystkie jagnięta czarne między owcami. Oraz koźlęta łaciate i centkowane między kozłami. To będzie moja zapłata. To był absurd po ludzku. Koza czy owca, centkowana lub łaciata, rodzi się jedna na tysiąc. Kiedy Laban to usłyszał, powiedział, oczywiście, zrób tak. Niech tak będzie. Więc co zrobił Jakub? Jakub wziął potem świeże pędy z topoli białej, z drzewa migdałowego i z platanów i powycinał na ich korze paski, tak że na prętach ukazały się białe pręgi. Pręty, które opłupał z kory, ustawił przed owcami w żłobach i korytach z wodą, gdzie owce przychodziły pić i parzyły się, gdy przychodziły pić. Trzody parzyły się więc, patrząc na pręty i rodziły swoje młode, pręgowane, centkowane i łaciate. Oto pierwsza informacja o prawie przyciągania, którą Bóg dał swojemu słudze. Posłuchaj mi teraz. Z czymkolwiek się obecnie borykasz, chcę, żebyś teraz w swojej wyobraźni zobaczył rzecz przeciwną. Rozpostrzyj film, który jest przeciwny. Jeżeli masz problem finansowy, chcę, żebyś teraz w swojej wyobraźni zobaczył siebie jako człowieka, który ma bardzo dużo pieniędzy. Że idziesz do galerii i wracasz z pięcioma siatkami. Że rozdajesz rzeczy ludziom, bo masz ich za dużo, bo kielich twój przelewa się. Chcę, żebyś teraz sobie to zaczął wyobrażać. Jeżeli masz problemy relacyjne z kimś, wyobraź sobie, że idziesz z tym kimś do restauracji, na spacer, że bardzo miło rozmawiacie. Jeżeli masz problemy z jakąkolwiek formą grzechu, wyobraź sobie przeciwną rzecz. Przeciwną. Przeciwną. Patrz tą rzecz teraz. I zacznij uwielbiać Boga za to, że masz to, co przed chwilą wprowadziłeś do wyobraźni według tego słowa. Te owce wprowadziły do swojej wyobraźni
pręty, kawałki kijów pocięte na pręty czarne, białe i tak dalej. I w związku z tym, co widziały, to o tym myślały. A o czym myślały, takie koźlęta rodziły. Posłuchaj, teraz wprowadź to do swojej wyobraźni. Nie mów do Boga, Panie pomóż mi, Panie ratunku, tylko wyobraź sobie przeciwną rzecz niż ta, która cię obecnie męczy. Następnie zacznij za to uwielbiać Boga. Postąp według projektu Pańskiego. To projekt Boży. To projekt Boży, który działa tysiące lat. Jeżeli nie przyprowadzasz ludzi do Jezusa, to wyobraź sobie teraz, że przyprowadzasz ich tysiące. Wyobraź sobie, że uzdrawiasz chorych. Wyobraź sobie, że wypędzasz demony, że wskrzeszasz zmartwych. Niech to będzie w twojej wyobraźni. A potem uwielbiaj za to Boga. A następnie wiesz, co się stanie? Urodzisz to! Urodzisz to! Urodzisz to! Szakata bakata na parase! Eko to kojolo to terelema ma! Urodzisz swoje zdrowie! Urodzisz swoją obfitość! Urodzisz swój sukces! Według słowa Bożego! Yeah.
sprawy, że nasze języki rozwijają kultury życia. My dziękujemy Tobie, że ogłaszamy nad Twoim życiem to, czego się spodziewamy. My ogłaszamy pokój, zwycięstwo, Alleluja. Radość. Dziękujemy Ci za to. Szaka taka rabasa, turulubusu. Ura rabasa, ketyre rabasa, turulubasa. Ura rabasa, katara rabasa. My zatrzymujemy wszelkie czarne widzenie, wszelkie czarne scenariusze. Przeklinamy to przez moc imienia Jezus. Ogłaszamy zwycięstwo nad ludźmi. Zwycięstwo nad osobistymi służbami. Zwycięstwo nad małżeństwami. Zwycięstwo nad rodzicielstwem. Zwycięstwo w każdej dziedzinie życia. Nie poddajemy się atmosferze diabła. To jest w tej materii troszkę takiego niezrozumienia, że jest jakaś atmosfera i przychodzi tak zwana rezygnacja. Nie poddajemy się jak tej atmosferze. Amen. Życie i śmierć jest w mocy języka. Amen. Bóg Tobie i mi dał umiejętność przełamania wszelkiej demonicznej atmosfery. Nie musi to robić wstawiennik i nie musi to robić ktoś, kto jest tak zwany wyspecjalizowany. I Ty i ja mamy od Boga moc i autorytet wierzącego, aby takie rzeczy robić. Cokolwiek się w Twoim życiu wydarzy, masz moc i autorytet do tego, żeby przełamać największą demoniczną atmosferę. Jakikolwiek opór diabeł przynosi do Twojego życia, możesz go przełamać. Pytanie, jak zinterpretujesz fakty? Są jakieś fakty i kwestia ich interpretacji. Jeśli poddasz się negatywnym faktom, jesteś ugotowany. Jeśli fakty są negatywne, a Ty wiesz, co mówi Boże Słowo, Amen. Że diabeł jest pod Twoimi stopami, to w mocy języka jest życie. Amen. A więc wtedy wyswobadzaj tak, jak chcesz, aby się co? Miało. Amen. Aby się stało. Może z nim w cudzie domu się nie zobaczy.
zaufałam Ci. Jezu, zaufałam Ci. Wszak to koronas. Jego wielcy wypełniają mnie.
ostatnich dwóch tygodni poniosły straty, przede wszystkim finansowe i zdrowotne. Proszę do przodu, żebyście wyszli. Każda osoba, która poniosła stratę, najdrobniejszą. Yeah.
Twoje wewnętrzne życie to Twój ukryty skarb. Mojżesz miał co? Mojżesz miał laskę. A Ty co masz? Masz słowo, które jest obok Ciebie. Masz słowo, które jest obok Ciebie. Słowem Bożym rozwalamy wszystko, co przychodzi do naszego życia. Amen. Amen. Uwierz w to, co masz. Uwierz w to, co masz i uwierz, że możesz. Uwierz, że masz i uwierz, że możesz. Amen. To jest bardzo proste. Jezus powiedział, że głupi na tej drodze nie zbłądzi. Amen. Teolog zbłądzi, ale prosto wierzący człowiek nie zbłądzi. Amen. I będzie się rozwijał. Teolodzy pobłądzą. Pobłądzą w swoich konceptach, pogubią się, ale prosto wierzący człowiek to jest człowiek, który wie, co ma, nie poniża tego. Wielokrotnie Bóg nam coś daje, a my uważamy, że to jest małe. Co dał Mojżeszowi? Laskę. Cóż to jest laska? Ale dzięki tej lasce potęga Faraona zgięła swoje kolana i Mojżesz zwyciężył. To nie siła była w lasce, ale siła była w tym, że on uwierzył, że to coś pochodzi od Boga. Amen. Przyjaciele, kiedy przed chwilą wychodziliście do przodu, do modlitwy, dostałem takie przekonanie, że jednym z większych problemów ostatniego czasu jest po prostu plotka, że jest śliska granica, która często jest przekraczana pomiędzy komentowaniem, usługiwaniem, a po prostu odmową i zwyczajną plotką. Diabeł nie przychodzi z jakimiś wielkimi rzeczami. Te drzwi otwierają się od najprostszych rzeczy. Plotka i źle używany język, skierowany nie we właściwym kierunku, nie siejący życia, ta energia, która jest, ta moc, która jest, ona musi być właściwie ukierunkowana. Amen. Bo jak ona nie jest właściwie ukierunkowana, to ona gnije. I zamienia się w takie rzeczy. Jeśli potrzebujesz, jeśli wiesz wewnątrz siebie, że to słowo dotyczy ciebie, spokutuj dzisiaj. Amen. Spokutuj. Amen. Amen. Twoja wiara jest twoją siłą do zwyciężania i do obrony. Kilka dni temu rozmawialiśmy w jednym z naszych kościołów z ludźmi, i matka składała mi świadectwo, matka 3-letniego dziecka. Zresztą, które tam było, bardzo żywego dziecka. Matka ta grywa z nim w różne gry. Takie, jakie może grać z 3-latkiem. Grała z nim w jedną grę, w której ani jedno, ani drugie nie wygrało. Był walkover. Ale chłopiec ten siedział i patrzył się w tą grę. I mówi do niej tak: mamo, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. A ona powiedziała: tak, syneczku. Więc on powiedział: no to wygrałem. I wyszedł spokojnie. Stańcie się jak dzieci, nie? Amen. Skorzystał. Matka się zagrała? 3-letnie dziecko. Wierzące dziecko. Prosta wiara. Proste wyznanie. Amen. Uwielbiajcie Boga. Wywyższamy Cię, Święty Duchu. I aniołowie Jego wielcy. Ty, który nas prowadzisz. Nie tylko poza śmierć, ale poza wszelkie pokuty śmierci. Święty jest nasz Pan. Ty nas prowadzisz teraz. 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 Yeah.
nieważne co ci jest, wyjdź do przodu. Kto z osób usługujących najczęściej porusza się teraz w darach uzdrawiania? Chodź. Kto jeszcze? Jeszcze jedna osoba, która teraz na bieżąco porusza się najczęściej. Wy wytwie, tak? Zapraszam, chodźcie do mnie. Trzy. Ewangeliści, podchodźcie do ludzi i módlcie się o nich. Chodźcie. Podchodźcie do ludzi i módlcie się o nich. Akceptujesz siebie i kochasz to, co robisz.
jasny, wejście nie wejście. Który prowadzisz nas w rodzinie. Który błogosławisz nas. Hallelujah. Hallelujah. Słowo Twoje dociera do ludzi. Moc Twoja przenika ludzi. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Hallelujah. Przybyj w Duchu Święty wszystko, co dla nas masz. Bierzemy dalej. I niczego też nie zgubimy. Nic nam nie zostaje też zabrane. Przez imię Jezus. Siadajcie, powoli przyjdzie.